pierwszy rzut oka to szalony pomysł. Walczący w kategorii piórkowej Artur Sowiński rzucił wyzwanie Mariuszowi Pudzianowskiemu, czyli zawodnikowi wagi ciężkiej. Obu panów dzieli ponad 50 kg wagi. Czy taki pojedynek jest w ogóle możliwy? Ta oferta walki z Pudzianem jest jak najbardziej dalej aktualna. Ja chciałbym tutaj sprostować, bo żeby tak wyjaśnić wszystko. Ja bardzo Pudziana szanuję. Jestem mu nawet wdzięczny za to, że przedstawił MMA zwykłemu Kowalskiemu, bo dzięki niemu też, bądźmy szczerzy, mam więcej w portfelu pieniążków, to właśnie też dzięki Pudzianowi. To jest jeden składnik z tego, że dobrze mi się powodzi. Od poprzedniego pojedynku, swojego ostatniego, w którym Kornik Sowiński zaczął zachowywać się troszeczkę jak Conor McGregor. Sznyt Conora McGregora jest teraz zachowywany. To jest właśnie ten typ promocji, to jest ten typ gdzieś marketingu. I do tego, jak widać, jest teraz Kornik Sowiński przygotowywany. Był zbyt nijaki, no to teraz zrobimy z niego bardzo medialną postać i to się dzieje. To mocno, zachował się mocno. Zachował się mocno, Artur Sowiński się zachował mocno. Wychowałem się na walkach Pride, gdzie takie walki miały miejsce, gdzie 70-kilowy facet walczył z 140-kilowym Sumitą. Zawsze mnie inspirowały takie walki, zawsze chciałem wziąć w nich udział, no a że Pudzian jest dwa razy cięższy ode mnie, jest w tej samej federacji, no to też, wiesz, tutaj akurat wybór był prosty. No nie wiem, no niech załatwiają sobie to po swojemu, nie? Są tego menadżerowie, właściciele KSW, niech się do tego ustosunkują i Mariusz Pudzianowski, przede wszystkim może jego warto by zapytać o to. I tyle, ja żyję swoim życiem. Zawsze mówiłem, że KSW jest platformą do tego, żeby konfrontować wszystkie największe mity i pytania, które fani sportów walki mają i my jesteśmy od tego, żeby oddzielać mity od prawdy i taka walka na pewno byłaby ciekawa, ja bym chciał ją zobaczyć, a czy do niej dojdzie, no jest bardzo jeszcze wiele pytań po drodze. Uważam, żebym go pokonał. Siła i masa to nie są wystarczające argumenty przeciwko szybkości, kondycji, technice, wachlarzu technik w ogóle. Doświadczenie jest po mojej stronie, koordynacja ruchowa. Walka Kornika z Pudzianem, piękny marketingowy chwyt, może będzie się o nim mówiło jeszcze latami. Nie sądzę, żeby Pudzian tyle zrzucił i Kornik tyle przybrał, żeby mogli się gdzieś zmierzyć w klatce. Zestawienie takiej walki jest mocno niestandardowym zabiegiem. Nie rozważamy tego na serio, na razie to jest jakaś sytuacja, która pojawia się na rynku poza naszą kontrolą, a my nie powiedzieliśmy diametralnie nie interesuje nas, to jest to ciekawe. Na przykład KSW 35 na pewno mnie włodarze w rozpisce nie przewidują, Pudziana tak, więc ja zamierzam trenować cały czas, jeżeli przeciwnik Pudziana dozna jakieś kontuzji, no bo takie rzeczy niestety się zdarzają, to ja tą walkę biorę z miejsca i jedziemy.